Lustro dla wszystkich osób zakochanych. Zapraszam Was, kochani, na lustro, czyli Wasze myśli, uczucia i zamiary. Wasze, osobo pytająca i Waszej osoby ukochanej, niezależnie kto jest tą osobą, czy kobieta, czy mężczyzna. Moi kochani, zaczynamy. Oglądnijcie proszę sobie całą tą wróżbę, ponieważ to jest jedna cała wróżba bez grup, bez wyboru grup. Oczywiście ja, kochani, zapraszam Was do subskrypcji, jeśli jesteście tutaj nowi. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a wtedy dostaniecie powiadomienie od YouTube'a o moich codziennych wróżbach dla Was. Proszę Was o łapki w górę, czyli lajki, proszę Was o komentarze, czy to lustro z Wami w jakiś sposób rezonuje. Oczywiście nie w 100%, to niemożliwe, ponieważ nie jest to Wasza wróżba indywidualna, tylko kolektywna. Więc w iluś procentach może to lustro z Wami oczywiście rezonować. Nie musi rezonować w 100%. Dobrze. Zaczynamy, kochani. Zapraszam Was również, jeśli macie jakieś problemy, dylematy, macie jakieś do podjęcia wybór, decyzje, nie wiecie co zrobić, macie problemy miłosne i tak dalej, zapraszam Was oczywiście, kochani, na wróżby indywidualne. Wtedy są one dokładne i dostosowane tylko do Was, ponieważ wtedy widzę Wasze zdjęcia, daty urodzenia, Wasze konkretne problemy. Także zapraszam serdecznie na wróżby indywidualne. Dobrze, zaczynamy. Strona lewa, Wy, osoba pytająca. Strona prawa, Wasza osoba ukochana. I po środku, co wydarzy się pomiędzy Wami wkrótce. Dzisiaj karty tarota i karty cygańskie. Także zmieniłam troszeczkę koncepcję. Dobrze, zaczynamy. Wasze myśli, osoba pytająca. Bronicie się, jakby jesteście tutaj z rezerwą w dystansie, w izolacji. Bronicie się, stoicie jakby do ataku, nie chcecie być już zranione. Dziewiątka buław mówi o tym, że macie rezygnację w sobie, zmęczenie, ponieważ coś dobiegło końca. Podziwiacie tą osobę ukochaną bardzo i chcielibyście, by ta osoba również Was podziwiała. Chcecie, by było jakieś tutaj działanie, tak? Wspólne. By coś się między Wami jeszcze wydarzyło tutaj. Myśli Waszej osoby ukochanej. No ta osoba myśli, 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 aż pęka jej głowa. Nie wie, co zrobić. Blokuje ta osoba swoje emocje, tak? Jest bardzo tutaj w głowie skondensowana, zamknięta. Myśli wszystko na poziomie głowy. Pięć mieczy mówi o silnym ego tej osoby, upartości, o tym, że chce ta osoba udowadniać sobie swoje racje, że ta osoba jest uparta i ścieranie się Waszych silnych ego, Waszych charakterów. Ta osoba jakby nie chciała popuścić, walczy sama ze sobą, ponieważ ma emocje i jest zakochana, jest jej król kielichów, czyli jest ta osoba zakochana w Tobie i ma emocje, ale tutaj jest uparta, przemyśla wszystko na poziomie głowy, analizuje i nie dopuszcza swoich emocji, blokuje swoje emocje, tak? Walczy sama ze sobą, udowadnia sobie coś, jakby czekała też na Twój kontakt, ponieważ być może chce żyć w przekonaniu, że ta osoba ma rację, nie chce popuścić tutaj tej racji. Teraz walczy ta osoba jakby też z emocjami, tak, swoimi, ponieważ z jednej strony jest zakochana i ma emocje do Ciebie i chciałaby romansu, chciałaby być może jeszcze romantycznych chwil, ale z drugiej strony blokuje to wszystko ta osoba. Dobrze, przechodzimy do serca. Aha, jeszcze co wydarzy się na poziomie Waszych myśli? Cierpliwość trzeba mieć, słuchajcie. Jeśli będziecie mieli cierpliwość, to dojdzie tutaj do stabilności jakiejś, tak, między Wami. Będzie jeszcze być może stabilny kontakt
stabilizacja, tak? Kontynuacja, ale musicie się teraz wstrzymać z jakichś tam wypominań czy emocjonalnych sytuacji i cierpliwie czekać jeszcze. Schodzimy do poziomu serca. No tutaj mamy to samo, kochani. Anioł stróż, wstrzemięźliwość. To jest to samo praktycznie, co ta karta cygańska. Czyli cierpliwość, oczekiwanie i tutaj stabilność, tak? Zajęcie się też swoją stabilnością, pracą, pieniędzmi, swoją stabilizacją. I tutaj bądź też cierpliwy, cierpliwa, bądź wytrzymała, spokojna, zrównoważona. I coś się może tutaj jeszcze wydarzyć. Skup się też na swojej pracy, na swoich jakby ważnych sprawach, tak? Ponieważ tutaj mamy sprawy pracy, pieniędzy. Również ta osoba zachowuje się stabilnie, spokojnie, nie robi żadnych tutaj, nie wiem, ani paniki, ani jakichś tutaj awantur, tak? Co ta osoba czuje? Myśli o tobie, tęskni. Myśli, jak jest sama, wieczorami, nocą. Nie wie, co ma zrobić. Dwójka pentakli. Nie może się zdecydować, nie umie podjąć żadnej decyzji. Zastanawia się, być może ma dwie kwestie do wyboru, dwie alternatywne jakieś opcje i nie wie, pomiędzy którą opcją wybrać. Waha się. Tak? Jest niezdecydowana, dwójka monet, problemy w podjęciu decyzji, balansowanie bez sensu. Nie widzi jakiegoś rozwiązania, ma trudność w podjęciu decyzji, nie wie, co zrobić. Ale tęskni i myśli, rozmyśla, tak? Co wydarzy się na poziomie uczuć? Myśli, widzicie? Mamy myśli. Czyli na razie ta osoba rozmyśla, myśli głęboko, co ma zrobić, sama nie wie. I tutaj nie jest ta osoba jakby dojrzała, żeby podjąć jakąś taką poważną decyzję, widzę, tylko balansuje, bawi się, być może spotyka się z dwoma osobami naraz, nie wie, którą wybrać, jest po prostu zupełnie jakaś niegotowa, jeszcze nie dojrzała do podjęcia poważnej tutaj zobowiązującej decyzji, to jest ten problem. Ale myśli jest podwójnie, znowu karta cygańska i karta tarota pokazuje, że ta osoba na pewno myśli i ty też myślisz, ponieważ to was łączy. Ty też myślisz o tej osobie. Co wydarzy się wkrótce? Wisielec i czekanie. Wow. Ty pokazujesz się jako królowa kielichów. I tutaj mieliśmy też w jego głowie króla kielichów, czyli jest para. Jest na pewno para król i królowa kielichów zakochana w sobie i pełna emocji. Pełna emocjonalności, pełna jakby też podziwu dla was, dla tej drugiej osoby, pełna romantyczności. I oboje macie tutaj ten stan zakochania czy wrażliwości emocjonalnej. Natomiast co wydarzy się u ciebie? Ty nie zamierzasz nic robić, ty zamierzasz tylko czekać i przemyśleć wszystko z innej perspektywy i czekać tutaj do nawet do 7 miesięcy, by przyniosły twoje plony rezultaty. Bardzo powolna karta rozwoju, ale bardzo solidna karta rozwoju i przyniesie na pewno dobre efekty, jeśli się teraz wstrzymasz od jakichś wybuchów emocjonalnych. Jeśli będziesz cierpliwa, wstrzemięźliwa, spokojna, to przyniesie to bardzo dobre efekty, tak? Przyniesie to teraz ten czas, jakieś żyzne plony. Co wydarzy się u twojej osoby ukochanej? Ta osoba 9 mieczy, płacze, rozpacza, smutek, depresja, śmierć. Ta osoba jest smutna po tym, że się to zakończyło. 9 mieczy, coś zostało skończone, coś zostało zablokowane i ta osoba ma ogólną rezygnację, zmęczenie właśnie, że coś dobiegło tutaj końca i coś się zepsuło między wami. Coś zostało, nie wiem, czy zablokowane, czy raptownie zerwane. I ta osoba też, tak jak ty, w głowie, tak samo ta osoba ma jakąś rezygnację, smutek, żal, depresję, rozczarowanie.
Siedzi ta osoba bardzo w głowie, blokuje emocje. Śmierć mówi o tym, że coś się zakończyło między wami, ale ta osoba chciałaby, by narodziło się coś nowego, by nadeszło nowe słońce, nowe światło w tunelu, nowa szansa, nowa próba. Ta osoba pragnie jakiejś transformacji, jakiejś zmiany między wami. Ale tak jak mówię, pogrążona jest w smutku. Nie może spać. Rozmyśla. As buław. As buław mówi o tym, że ta osoba chce właściwie ukierunkować swoje działania. Podjąć jakąś decyzję, ale siedzi tu w głowie, słucha swojej intuicji, swojej mądrości, swojej głowy, nie uczuć, tylko głowy, intelektu. Ale chce właściwie ukierunkować swoje działania i być może podjąć jakąś decyzję, podjąć jakiś ruch, jakąś aktywność w twoją stronę, ale na razie za bardzo siedzi w głowie i jeszcze rozważa, rozmyśla. Co was łączy w zamiarach? Karta cygańska mówi nadzieja. Nadzieja, że nastąpi jeszcze coś między wami, jakaś nowa szansa, nowa próba, że jeszcze coś się być może uratuje, że coś się da uratować, że coś się jeszcze odwróci, wydarzy. Nadzieja, tą nadzieję macie obydwoje w waszych zamiarach, w waszych planach, ponieważ to jest, co wydarzy się pomiędzy wami, na co macie nadzieję. Oczywiście tutaj macie nadzieję, że coś jeszcze będzie między wami. Jest tęsknota u was, obojku. Tęsknota za spotkaniem, za komunikacją, za romantycznością, za wspólnym spotkaniem, za pięknymi chwilami, za pogodzeniem się, za harmonią, za balansem, za tym, by było jeszcze między wami dobrze. Tęsknota. Także to, co oboje pragniecie, czego chcecie, jest stabilizacja. Myślicie o sobie nawzajem, macie nadzieję i tęsknicie za sobą. To was łączy. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że to się dobrze wszystko rozwinie, potoczy. Natomiast jest długi, długi czas, by przyniosło tutaj to wszystko jakieś zmiany, jakieś plony. Do usłyszenia, kochani, już wkrótce.